Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj zaczniemy odcinek od pytań. Pierwsze, jak dzielić się ekspasami? Dwa, czy po 23 października będzie dalej Mewtwo czy Deoxys? Trzecie, kiedy wejdzie Kakleon? Jaki Pokémon będzie w listopadzie na Comic Day? Zapraszam na odcinek. Po 23 października, czy na X-Ride'ach będzie dalej Mewtwo czy Deoxys? Dzięki informacji na forum PokemonGo.net, które opublikował Kevin V. Hoften i kilku innych graczy, wiemy, że wobec korespondencji ze supportem Niantic potwierdza się, że zaraz po miesiącu Mewtwo będzie on znowu Pokemonem, który będzie występował na X-Ride'ach. I żeby potwierdzić tę informację, również ja napisałem wczoraj taką samą wiadomość, pytając o to samo. Dostałem taką samą informację, gdzie właśnie Mewtwo będzie ponownie po naszym miesiącu Mewtwo on na rajdach, na X-Ride'ach. Jednak nie jest wykluczone, że włącznie z Mewtwo będzie i Deoxys. A na chwilę obecną nie mamy żadnej informacji na ten temat. Więc musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji prawdopodobnie dopiero w październiku. I to bliżej 23. I jak już jesteśmy przy zaproszeniach na Mewtwo, dokładnie na X-Ride'y, aktualnie wyszła nowa aktualizacja 119.2, która umożliwia nam dzielenie się ekspasami. Czyli w momencie, jeżeli będzie rozdanie ekspasów i przypuśćmy, ty dostaniesz zaproszenie, a twój kolega nie, mimo że ty się starał, to ty, jako przyjaciel jego, o ile masz go w przyjaciołach, jaki jest limit oczywiście, jaki też próg serduszek do wysyłania prezentów, tego nie wiadomo. Być może, że nie ma tutaj progu, bo musisz być z nim przyjacielem. Ale jeżeli przypuśćmy, ty otrzymasz zaproszenie, a twój kolega nie, mimo że się starał, możesz się podzielić jednym ekspasem z przyjacielem, którego najbardziej lubisz. Oczywiście musisz tutaj wybrać lub powiedzieć, że w następnym rozdaniu dasz to innemu koledze, bo pozostaje się obrażą, nie? Także musisz tutaj wybrać idealnie i udobruchać wszystkich twoich przyjaciół, którzy nie otrzymali ekspasa. Lub też zaprosić twojego przyjaciela, który mieszka na terenie wiejskim, do udziału w takim rajdzie. Ale jeżeli mamy miesiąc rajdu na Mewtwo, to po co nam takie zaproszenie później? Właśnie. Coś musi się zmienić na X-Ride'ach, żeby to było atrakcyjne. Bo dzielenie się ekspasami będzie w tym przypadku dobre tylko i wyłącznie dla nowych graczy. Tylko i wyłącznie dla nowych graczy, którzy zaczną grę po 23 października. A weterani i też gracze, którzy już mają swego Mewtwo, będą po prostu tylko dzielić się tymi kodami z innymi graczami for fun. Nowym update'cie dla osób, które zamieszkuje tereny Brazylii lub Korei Południowej. Tak, Korei Południowej. Jest w nowej aktualizacji już dostęp. I oczywiście muszą mieć level 40, żeby móc reportować nowe sugestie do Pokestopów. Czyli po prostu mogą wysyłać sugestie do Pokestopów. I jest 7 sugestii na 2 tygodnie. Taki jest limit aktualny dla graczy pierwszego sortu, jeśli chodzi o to w Pokémon GO. Czyli każdy z graczy, który ma 40 level na terenie Brazylii lub Korei Południowej, ma możliwość wysłania 7 sugestii na czas 2 tygodnie. Jak i też cały system został już zaimplikowany do kodu gry, ale to chyba oczywiste, nie? Wszyscy pamiętamy nasz błąd, który pojawił się na początku na iOS-ie, a później na Androidzie. I chodzi tutaj o wyskakiwanie naszego Pokemona z lewej, z prawej, z góry, z dołu i nie widzieliśmy całkowicie żadnych gwiazdek, jeśli chodzi o wersję Shiny Pokemona. Tak samo jak ja. Nie zauważyłem nawet, że mam zabanego Pokemona Shiny, którym był Sunkern. Gdyby nie to, że zobaczyłem go w bugu. A gdybym go środkowo usunął, to tylko bym miał komunikat, że jest to Shiny. A tak to nawet nie miałem pojęcia, że to jest Shiny. Dlatego aktualnie do kodu gry dodali malutkie kółeczko z 3 gwiazdkami, które nas informuje, że jest to Pokémon w wersji Shiny. Czyli bardzo rzadki. Kolejne dwie rzeczy, które mogą was prowadzić troszeczkę w osłupienie. Bo chodzi o ulepszenie, znaczy nie ulepszenie, tylko dodanie dźwięku do Kakleona. Tylko w jakim momencie mogliby to wypuścić? Nie wiem, w ramach, kiedy w październiku czy w listopadzie wypuszczali Ditto? Wypuszczali Ditto właśnie na okresie października, listopada. Także Kakleona istnieje możliwość, że też wypuszczą gdzieś w tym czasie. Ale oczywiście mogę się mylić. I kolejna rzecz, która też może nas zaintrygować, jest to nowy atak. Nowy atak, który został dodany do gry. Crabhammer! Atak Crabhammer jest dostępny do Krabiego Kinglera, ewentualnie do Korpisza i Krabdonta. Chyba tak się to wymawia. Krabdont. Do tych 4 Pokemonów jest dostępny ten atak. Ale z tego tytułu, że na chwilę obecną mamy Pokemona na Community Day Chikorita, które jest z drugiej generacji,
to tutaj w kolejnym miesiącu istnieje możliwość, że będzie inny Pokémon. I tutaj, czy będzie to Krabby Shiny, czy Shiny Corphish. Chyba, że macie inne typy niż Krabby lub Corphish. Piszcie w komentarzach. Pewnie wielu z was wkurzały komunikaty na samym szczycie ekranu. Wiecie, najbliższy rajd będzie tam za 5 godzin i takich komunikatów mieliście 7 albo 8, bo tyle rajdów było wokoło. Plus dodatkowo, przypuśćmy, ktoś tam wysłał wam prezent i tych prezentów jest 40 albo 100. I te komunikaty aktualnie można przesuwać i usuwać. Tylko dalej mi GPS nie działa. Poczekajcie. I chyba aktualnie wam niczego nie pokażę, bo nie mam dookoła żadnych rajdów. No i jest jeden trwający, ale takiego komunikatu nam nie pokazuje w grze wcale. Może jak wyślemy komuś prezent, to ktoś automatycznie odbierze. Wyślemy kilka prezentów, być może ktoś odbierze na szybko. I będę wam mógł pokazać, jak wygląda to przesuwanie tych komunikatów. Dobra, wysłałem wszystkie prezenty. Jeśli coś się pojawi, jakiś komunikat, to będę się starał to od razu wam pokazać. Niemniej jednak, z tego co widzimy, dodatkowo możemy teraz usuwać znaczek favorite, czyli ulubione, z Pokémona w trakcie trade'u. Czyli o co chodzi? Aktualnie możemy usunąć gwiazdeczkę, która nas informuje, że Pokémon jest w naszych favorite w trakcie naszej wymiany z przyjacielem. Czyli nie musimy wychodzić z trade'a, żeby tą gwiazdeczkę usunąć. No odbierajcie te prezenty. Kolejna rzecz, o której nas informują, jest to oczywiście wysyłanie sugestii Pokestopów tylko dla graczy w południowej Korei, jak i też Brazylii. Od levela 40. Otwierajcie prezenty. I z tego co widzę, dodali nowe boksy do sklepu. Tyle, że chyba żaden prócz Greata nie jest atrakcyjny. Pierwszy. Normalne inkubatory Incense Pineberry Starpiece za 480. Nic ciekawego. Zero. Następne. Jerry, nie wariuj. Zaraz pójdziemy na spacer. Great Box. Inkubatory, Raid Passy, Starpisy, Lury. Wszystko mega ekstra. Mega polecam ten box. No Jerry! I Ultra Box, który powinien zawierać faktycznie boosta potężnego odnośnie przedmiotów. Głównie od Raid Passów, które nam potrzeba na wszystkie rajdy, które będą w najbliższych dniach, jak i tygodniach. Prime Raid Pass tylko 8. Lucky Eggi bez sensu dla graczy weteranów, którzy będą wykonywać mnóstwo rajdów. Super Inkubatory. Teraz? Po co? Incensy. Proszę was. Aktualnie polecam Great Boxa, bo tutaj lury wszędzie się przydadzą, nawet na przyszłość. Starpisy na kolejne eventy, gdzie będzie oczywiście Stardust wzbogacony. I Raid Passy, jak i Inkubatory ekstra. Ten box jest najbardziej opłacalny. Znaczy, wygląda najbardziej opłacalny. No dobra, policzmy tu jej okazjonalność. Lury, Starpis, Premium Raid Pass. Premium Raid Passy, każdy z nich kosztuje po 100, czyli będzie 400. Lury, Inkubatory. Super, to jest po 200. Czyli mamy 1200 za Inkubatory. 1200 plus 1600, Starpisy są powiedzmy za 80 w sumie, bo każdy z nich może kosztować za 5, czyli będzie za 100. No nie będzie za 100. To mamy 1200, 1600, 1700, 1900. Prawie 2000 za ten box, a który kosztuje nas tylko 780. A powiedzmy tutaj, no odejmijmy Lucky Eggi, bo tu mówimy o weteranach. Incensy również możemy odjąć. I mamy tylko Inkubatory, które kosztuje każdy po 200, czyli mamy 2400 plus Premium Raid Passy, to jest 3200. Dajmy to, kupujemy dwa boksy te. Dwa boksy po 780. I mamy 8 Raid Passów, 12 Inkubatorów. 12 Inkubatorów, 8 Raid Passów. Tyle co tutaj. I tutaj mamy dodatkowo 6 lakiegów i 6 incensów, a tutaj mamy 4 lury i 8 starpisów. Za niewiele 100, znaczy za niewiele więcej, bo 100 tylko coinów więcej. Więc lepiej kupić dwa Great Boxy niżeli Ultra. Opłacalne bardzo. Dalej mi nie odbieracie prezentów. Drodzy moderatorzy, odbierzcie prezenty, bo potrzebuję do odcinka. Działa! Jest! Ha! Wszystko!
Wystarczy tutaj przesunąć tylko bok w górę, gdzie tylko chcemy, ale przeważnie tutaj wygląda na to, że po prostu przesuwamy w górę. I z mojej strony to ma tyle w tym odcinku, zachęcam do lajkowania, do subskrypcji i widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że ten dla was był interesujący. Trzymajcie się, heja!